Nazywam się Helena Kapusta, jestem emerytowaną nauczycielką przedszkola. Przez 32 lata pracowałam w Państwowym Przedszkolu w Wołowicach na wsi. Stowarzyszenie Nowej Psychologii organizuje akcję Ocenianie zabija potencjał. Chciałabym się w nią włączyć swoją wypowiedzią. Edukacja dzieci i młodzieży jest wspólną sprawą rodziców i nauczycieli. Dom to pierwsze miejsce nauki wartości młodego człowieka, rozbudza jego zamiłowania i wyobraźnię. Na przykład, jak możemy wdrażać dziecko do używania słów dzień dobry, przepraszam, dziękuję, proszę. Zarecytuję wiersz. Słonko ma bardzo piękne zwyczaje. Dzień dobry mówi, gdy rano wstaje. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wam. 100 złotych promyków każdemu dam. Gdy słonko chmurka przykryje siwa, mówi przepraszam, potem odpływa. Przepraszam, przepraszam, to tylko żart. Po niebie mnie gonił wesoły wiatr. Te słowa, proszę, przepraszam, dzień dobry, są jakby czarodziejskie. Dzisiaj w domu spróbujmy poćwiczyć nawyk używania tych słów. Powinniśmy mobilizować dziecko do pracy, nie posądzać go o lenistwo. Marysiu, pomożesz mi pościerać kurze? To wcześniej pójdziemy do parku, lasu czy inne miejsce. Takie wychowanie sprawi wszystkim, że wszystkim łatwiej będzie się porozumiewać. Tutaj zmieści się też zachęcenie do pomocy. Z doświadczenia wiemy, że jeżeli rodzice dawali nam polecenia, to najczęściej próbowaliśmy je ominąć. Dobrą podpowiedzią w wychowaniu mogą być wiersze i piosenki. Zarecytuję wiersz. Uśmiechnij się, mamuś, do mnie. Znasz przecież swego figlarza. Wiesz, że lubię też pracować. Popatrz, oczka, mówię szczerze. Nie gniewaj się, mamuś, na mnie, gdy mnie chęć figlować bierze. Oraz piosenka. Dużo jest roboty co dzień w domu, w polu i w ogrodzie, więc choć jestem jeszcze mała, będę mamie pomagała. Więc choć jestem jeszcze mała, będę mamie pomagała. Umiem zamieść już podłogę, kurze też pościerać mogę. Wstawię kwiatek do wazonu, żeby ładnie było w domu. Wstawię kwiatek do wazonu, żeby ładnie było w domu. Jak to dobrze, że swą pracą już się mogę przydać na coś. Oj, dziękuję, mamuś miła, żeś mnie pracy nauczyła. Oj, dziękuję, mamuś miła, żeś mnie pracy nauczyła. Nawet te stare teksty, które pamiętam ze swojej pracy w przedszkolu, mogą być atrakcyjne, bo pokazują coś dobrego. Ta piosenka może być dobrą okazją do ciekawej rozmowy z dzieckiem na temat dziś, a 50 lat temu. Polecam do czytania książeczkę Czarodziejskie słowa. Uczyć dzieci poprzez zbliżanie im otaczającego świata. Przypominam sobie taką ciekawą wycieczkę po sadzie otaczającym przedszkole. Tam zatrzymałam się pod kwitnącą jabłonką i powiedziałam dzieciom wiersz. Jabłoneczka biała kwieciem się odziała, obiecuje nam jabłuszka, jak je będzie miała. Mój wietrzyku miły, nie wiej z całej siły, nie otrząsaj kwiecia, żeby jabłka były. Tutaj oglądaliśmy z dziećmi kwiaty, rozwinięte kwiaty jabłoni i pączki. Dzieci samorzutnie wypowiadały się, że te rozwinięte są białe, a pączki różowe. Potem zaglądnęliśmy do środka kwiatka i dzieci tam
zobaczyły ciekawe pręciki i słupek, które nazwałam im. I powiedziałam, że właśnie z tych kwiatuszków będą owoce. Zwrócę tu uwagę na stosowanie ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, które kształtują narządy mowy. Dzieci cichutko prosiły wietrzyka, żeby nie wiał mocno, powtarzając razem z nauczycielką tekst. Mój wietrzyku miły, nie wiej z całej siły, nie otrząsaj kwiecia, żeby jabłka były. Modulacja głosu pozwala na odreagowanie emocjonalne, które reaktywują właśnie wyobraźnię, rozwijają pamięć wzrokową, naśladowanie brzęczenia owadów, szumu wietrzyku, bzum, bzu, bzu, pszczoły, bzum, bzum, szu, 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 wiaterek, cichutkie, wiu, wiu. Poprzez właśnie takie formy likwidujemy u dzieci trudności do przyswajania wiedzy drogą słuchową. Cały czas trwa samo doskonalenie wymowy. Jak mówili Rzymianie, powtarzanie jest matką nauki. I ta forma właśnie jest bardzo dobrą w tym, aby utrwalić teksty dzieciom. I znów po raz drugi posłuchają wiersza, które słowa zapamiętają, będą mówić łącznie z nauczycielem czy z rodzicem. Jak zdobędziemy tyle wiadomości na temat otaczającego świata i różnych pór roku, na przykład wiosny, możemy malować na taki temat. Może być temat wiosna wokół nas, czy wiosna dookoła. Malowanie pędzlem daje dzieciom bardzo dużo zadowolenia, a przede wszystkim wyzwala i kształtuje długie mięśnie ręki. Dzieciom łatwo jest posługiwać się pędzlem. Oczywiście powinien być ten pędzel duży i dość grube włosie. Na przykład do tego malowania użyłam tylko 6 kolorów. Żółty, czerwony, biały, niebieski. I ja ze względu na wartości ekologiczne i niekosztowne materiały postanowiłam zrobić klej z mąki i wody. Do tego można użyć każdego rodzaju mąki, na przykład poznańskiej, bo się dobrze rozprowadza w wodzie. Gdy ją dobrze rozprowadzimy, na gotującą wodę wlewamy właśnie tę mąkę, ciągle mieszając. Wtedy powstanie nam klej. Jeżeli chcemy, żeby dzieci brały udział w całym etapie tego zajęcia, wcześniej zorganizujemy im taką wycieczkę czy przechadzkę do sklepu właśnie z farbami i tam w sklepie plastycznym dzieci wybiorą sobie farby, którymi będą chciały malować. Jeżeli będziemy uważać, że na przykład klej jest za gęsty, można go swobodnie rozprowadzić wodą. Mogą to być farby malarskie, które też nie są drogie, lub plakatówki. Przygotowanie farb może też odbywać się z dzieckiem. Mama wsypuje farby, dziecko miesza patykiem. Zwracamy uwagę na kolory, czy ten kolor im się podoba, czy może jeszcze go wzmocnić, czy rozrobić, próbując na papierze czystym właśnie kolory tych farb. Samo malowanie przypomina, jak należy malować. Przypomina nam, jak należy malować, aby nie dużo nabrać wody na pędzel,
żeby po użyciu jednej farby płukać pędzel. I przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, żeby dzieci wykorzystywały całą kartkę papieru. A przy tym bardzo ważne jest, żeby dorośli nie krytykowali prac dzieci. I nie wolno pomagać dzieciom podczas pracy. Dzieci inaczej spostrzegają rzeczywistość. Możemy w taki sposób pomóc dziecku zapełnić całą kartkę, że na przykład, jeżeli widzimy na tej kartce ptaszka, zapytamy, gdzie ptaszek siedzi, albo co robi pies. Pamiętajmy, dziecko ma tworzyć obraz, a nie pojedynczą rzecz, bo pojedyncza rzecz nie tworzy obrazu. Należy zdawać sobie sprawę ze współzależności pomiędzy widzeniem dziecka, a postrzeganiem dorosłego. Wcześniej można oglądać różne prace, które na przykład wiszą w domu w postaci obrazów, czy zabrać dzieci na wystawę, oglądać no, przeróżne wytwory, które malowane były pędzlem i podyskutować z dziećmi na takie tematy. Po skończonym malowaniu muszą dzieci same posprzątać. Patrzymy tylko, w jaki sposób to robią, żeby nie uszkodzić różnego sprzętu. Poza tym bardzo ważna jest ocena prac dzieci. Spróbujemy ocenić to w ten sposób przez kolegów. Pytamy, która praca najbardziej Wam się podoba? Ale wymagamy, by dzieci starały się swoje sądy uzasadnić. Jedne dzieci zwrócą uwagę na kolory, inne, że dobrze widać, co się dzieje na rysunku, a jeszcze inne coś innego. Rola nauczyciela polega na tym, aby nauczyć dzieci patrzeć na obraz, wydobyć zawarte w pracach walory plastyczne, których one same nie dostrzegły lub nie potrafią uzasadnić. Dorośli nie mogą krytykować, jak już powiedziałam, prac dzieci. Przy omawianiu prac starajmy się znaleźć jak najwięcej cech dodatnich. Można je pochwalić, te dzieci, za staranne wykonanie, czystość pracy. Za to, że piękne są kolory, jak najwięcej pokazać dobrych stron właśnie tego obrazu. Taka ocena zachęci do dalszych wysiłków, napełni optymizmem, obudzi wiarę we własne siły. Dziecko będzie chciało brać udział właśnie w pracach plastycznych. Zadawanie dzieciom do domu rysowania czy malowania nie jest wskazane. Prace dzieci powinny być przechowywane w teczkach w placówce, do której uczęszczają, lub w domu też w teczkach. Pamiętajmy, że kiedyś możemy porównywać, jak malowałeś, jak miałeś tyle lat, jak teraz. I jeżeli tak poprowadzimy zajęcia plastyczne, na pewno dzieciom dostarczymy i wyrobimy chęć do dalszych, innych właśnie form pracy plastycznej. Malowanie to jest bardzo potrzebna forma dla dzieci najmłodszych. Daje szybkie efekty, dziecko nie męczy się, nie musi czekać, żeby na przykład tym sposobem malowanie klejem szybko prace schną, nie zamazują się i dzieci mogą odstawić je, żeby potem urządzić wspólnie z nauczycielem czy z rodzicem wystawkę. Nic nie sugerujemy dzieciom, co mogą namalować,
Poddajemy im literaturę, wiersze, na przykład o chmurkach, o drzewach, czy piosenki, oraz nawiązujemy do wycieczek, które odbyliśmy. No tyle, dziękuję Ci. Na razie.